Pan Bóg nigdy się nami nie gorszy, nigdy się na nas nie obraża, niczego nam nie wypomina, zawsze w nas wierzy. Jest nam nieskończenie wierny w swojej miłości i nie zniechęca się naszą grzesznością, naszą małością, naszym brakiem wiary, brakiem wdzięczności. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus pyta się paralityka, czy chce wyzdrowieć, ale paralityk nie odpowiada na to pytanie, zaczyna się użalać nad sobą, zaczyna się skarżyć. Nie mam człowieka, który by mnie wprowadził do sadzawki. Kiedy Pan Jezus uzdrawia go, ten bez słowa bierze swoje nosze i odchodzi. Nawet się nie zająknie, żeby podziękować. Kiedy przywódcy religijni spotykają paralityka i pytają go, dlaczego niesie swoje łoże w szabat, on zrzuca winę na Jezusa. I wcale nie mówi o Panu Jezusie jako o kimś wyjątkowym, nie okazuje mu podziwu ani wdzięczności. Gdy po jakimś czasie Jezus spotyka uzdrowionego paralityka, ten natychmiast donosi o tym przywódcom, a ci zaczynają prześladować Pana, co doprowadzi do spisku na jego życie. Na każdym etapie tej historii paralityk pokazuje, jak nie należy postępować z Panem Jezusem, jak nigdy nie powinna wyglądać nasza relacja z Nim. Na każdym etapie tej historii paralityk popełnia ogromne błędy, a mimo to doznaje uzdrowienia, doznaje wolności od swojej udręki. Pan Jezus się na niego nie obraża, niczego mu nie wypomina. Chrześcijanin, choćby nie wiem jak grzeszny, jak słaby, jak trudny w relacjach, nigdy nie jest sam. Być może to jest słowo do kogoś z nas dzisiaj bardzo osobiście. Nigdy nie jesteś sam. Pan Jezus nigdy cię nie przekreśli, nigdy cię nie zdradzi, nigdy cię nie zostawi, choćby miał cierpieć prześladowania z twojego powodu. Wybieram Boga, kiedy dziękuję Mu za Jego wierność, kiedy całkowicie oddaję się Jemu, na przykład poprzez modlitwę i dziękuję za bezinteresowną miłość do mnie. Panie Jezu, jestem Ci wdzięczny za Twoją wielkoduszność, za to, że nie tylko ja wierzę w Ciebie, ale najpierw Ty wierzysz we mnie, że zawsze jesteś mi wierny, gotowy do pomocy, wrażliwy na moje potrzeby, bezinteresowny i niezawodny. Ucz mnie wdzięczności za Ciebie i za to, co od Ciebie dostaję. Ucz mnie unikania takich błędów, jakie popełnia dzisiaj paralityk. Amen.